Spowiedź wynagradzająca to jest termin, który jest użyty w objawieniach Matki Bożej w Fatimie jako jeden z czterech warunków nabożeństwa do niepokalanego serca Matki Bożej. Może on sprawiać nam pewien problem, bo zapytamy, dlaczego mam wynagradzać, co to znaczy wynagradzać, komu mam wynagradzać, czy spowiedź może być wynagrodzeniem? Tu chodzi o to, że ja podejmuję spowiedź świętą, podejmuję radykalne wyznanie swoich grzechów, radykalne nawrócenie. I cały ten trud nawrócenia, pokutowania ofiarowuje w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko Matce Bożej. Tych pięć rodzajów grzechu, które wymienia Jezus. Jeszcze raz je przypomnę. Grzechy szyderstwa i obelg przeciwko niepokalanemu poczęciu Matki Bożej, przeciwko jej dziewictwu, przeciwko jej macierzyństwu, za grzechy wtłaczania już nawet w serca dzieci, młodych ludzi, w ogóle ludzi, Niechęci, lekceważenia, a nawet nienawiści do Matki Bożej i kpienia sobie szydzenia z jej świętych obrazów pięć rodzajów grzechów. Spowiedź wynagradzająca to proces mojej pokuty, nawrócenia po spowiedzi świętej w której spowiedź jest integralną częścią mojego nawrócenia i pokuty ale ofiarowaną w intencji wynagradzającej za te pięć rodzajów grzechów przeciwko Matce Bożej. To jest istota i sens spowiedzi świętej z intencją wynagrodzenia Matce Bożej.